Tylko nie płacz. Będę płakać, właśnie nie powiedzieć. To może za chwilę jeszcze się wytrzymam. Ja jeszcze jakoś wytrzymam 25 lat. Tym sposobem wrócę się życzy. 25 lat bycia z ludźmi dla ludzi. To właśnie i całe wszystko to, co mam w sercu zawsze, to właśnie się realizuje w mojej robocie między innymi. A 25 lat robię w wystąpieniach. I uważam to za swój wielki sukces. Jestem sama z siebie dumna, a jeszcze bardziej jestem dumna z was, że chcieliście dzisiaj tutaj być razem ze mną i razem ze mną świętować. I cieszyć się ze mną tym, że możemy świętować i że możemy być wdzięczni za to, co nam się wydarzyło w waszych życiach, ale też w moim życiu prywatnym i zawodowym przez te ostatnie 25 lat. Muszę wam powiedzieć, że te 25 lat to właściwie mogłabym określić dwoma takimi filarami. Pierwszy filar to jest człowiek. Każdy z was, kto się ze mną zetknął, wie, że wystąpienia publiczne są dla ludzi i że zawsze to podkreślam. I tak staram się i uczyć was, którzy jesteście moimi podopiecznymi klientami, studentami, ale też tak staram się sama funkcjonować w wystąpieniach. Więc człowiek i człowiek. Ale z tym się wiąże jeszcze druga rzecz, ponieważ ja zawsze miałam szczęście do ludzi. I spotykałam na swojej zawodowej drodze naprawdę cudownych, wspaniałych ludzi. Jesteście tutaj tego dowodem. I były takie osoby w moim tym życiu zawodowym, które sprawiły, że nie mogłam nie wykorzystać szans. Bo u mnie to tak zawsze było, że przychodziło coś, co miałam wrażenie, że mnie zupełnie przerośnie. Ale na początku, pomimo tych niepewności i strachu czasami wielkiego, mówiłam, okej, zróbmy to. I tak się stało od początku mojego zawodowego życia. Najpierw była pani profesor Bogumiła Toczyska, która nie ma się tutaj z nami, ale która jest moją mistrzynią dykcyjną i która właściwie mnie nauczyła pracy z ludźmi dykcyjnej, z emisją głosu, właśnie tej logopedycznej. Pani profesor kiedyś byłam najpierw studentką na Akademii Muzycznej, a potem na logopedii. No i jak już skończyłam te studia, a nie lubiłyśmy się za bardzo, przyznaję, tak jak skończyłam te studia, to z tego językowego pani profesor do mnie zadzwoniła i powiedziała: Witka, ja to bym chciała, żebyś pracowała ze mną w telewizji. I tak się zaczęła moja przygoda z telewizją. Są tutaj wśród was też dziennikarze, z którymi pracowałam, więc też bardzo się z tego cieszę. I tak to trwało 18 lat. Miałam przyjemność dużo się nauczyć w tym czasie, a potem dużo uczyć też. Kolejną taką osobą, która otworzyła mi szansę, bo tak jak pani profesor dała mi szansę pracy w telewizji i ja też wtedy nie wiedziałam, jak to zrobię. I pamiętam pierwsze zajęcia, na których siedziałam, myślałam sobie, słuchałam, co ona mówi do tych dziennikarzy i myślałam, ale o czym ona mówi? Ja nie wiem, co ona mówi, nic nie rozumiem, w ogóle nie wiem, co ja mam robić z tym. Byłam przerażona, ale właśnie pomyślałam sobie, okej, zróbmy to. No i potem spotkałam na swojej drodze wspaniałego mentora, który towarzyszy mi dzisiaj z nami, Andrzeja Brzycińskiego, doktora Andrzeja Brzycińskiego. Który też otworzył przede mną kolejne drzwi. To jest niesamowite spotykać takich ludzi. I gdy któregoś razu Andrzej powiedział do mnie, Litka, wykładasz tutaj na tej uczelni, na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, zresztą na wspaniałych studiach Andrzeja i Lucyna również w tym brała udział, Brzycińska-Dylewska. To były ich studia, zaprosili mnie do współpracy i z tego się właśnie zrodziło coś jeszcze większego dla mnie. Bo Andrzej któregoś dnia powiedział, Litka, już dosyć obijania się. Musisz zrobić swoje studia. Swoje własne studia podyplomowe. Szok, to był dla mnie szok, bo ja jestem po prostu magistrem. I nie czułam się gotowa do tego, ale pomyślałam sobie, okej, zróbmy to.
I tak powstała Szkoła Mówców. Zresztą potem tytuł mojej książki właśnie wziął się z tego źródła. Dzisiaj mam też moich studentów tutaj ze Szkoły Mówców, a było to 20 lat temu. Więc wielka rzecz wtedy się dla nas wydarzyła. No i co potem było? Dużo różnych ciekawych rzeczy. Wtedy upomniał się też o mnie biznes i pojawiły się nowe szanse i szkolenia dla biznesu, co nie było wcale takie oczywiste, bo na początku byłam bardziej w mediach z tymi wystąpieniami publicznymi niż w biznesie. No i wtedy pojawił się też Szymon Kamiński, który tam jest z tyłu, sobie grzecznie stoi, nie wiadomo, jak się wyjścieli. Wtedy prezes BZWK Leasing, dzisiaj prezes PKO Leasing. I Szymon pojawił się i po prostu mnie zaprosił do współpracy, żebym przeszkoliła ludzi, jego menedżerów, ale też żebyśmy zaczęli tworzyć fajne, naprawdę nowoczesne imprezy, które imprezy takie wewnętrzne, biznesowe, konferencje, które dają ludziom możliwość poznania strategii firmy. Myślicie, że się nie bałam? Pewnie, że się bałam. Myślicie, że myślałam, że od razu dam radę? Oczywiście, że nie. Ale pomyślałam, okej, zróbmy to. I tym sposobem ta nasza historia trwała kilka lat i dalej ze sobą współpracujemy. Dziś, gdy wielu z was tutaj przyszło i zobaczyliśmy się po raz pierwszy, to jest ciekawe, po raz pierwszy na żywo. Bo okazuje się, że ten kolejny krok, który przyszedł zaraz po napisaniu książki, do której też nie mogłam się zebrać i też nie wiedziałam jak, ale w końcu powiedziałam sobie, okej, zróbmy to i powstał bestseller, to zaraz potem pomyślałam sobie, to jest czas na kursy online, na to, żeby wejść w tę przestrzeń online'ową. Ale oczywiście nie wiedziałam jak. Strasznie się tego bałam. Nie wiedziałam, czy dam radę. Tutaj dostałam duże wsparcie od mojego Krzysztofa, mojego partnera, który zresztą dalej ze mną współpracuje. Robi teraz, gdybyście nie wiedzieli, transmisję na żywo tego wydarzenia, że jesteśmy na Facebooku i pewnie na YouTubie. I ta przestrzeń online'owa sprawiła, że nagle to, co mogę zasiać, to, co mogę dać ludziom, poszerzyło niesamowicie. To się stało na wielką skalę nagle. I też się bałam, i też nie wiedziałam, ale znów wspaniali ludzie, wspaniałe doświadczenie spotkania dobrych, mądrych ludzi i jest okej, zrobione. I robimy to dalej. Więc ludzie i nie zamykanie drzwi szansy. Ale też chcę powiedzieć o jednej osobie dzisiaj tutaj dla mnie bardzo ważnej i na pewno teraz się popłaczę. Bo chcę powiedzieć o mojej mamie, która jest tutaj. Bo ja to sobie myślę i już zresztą też o tym kiedyś mówiłam i pisałam, że dzięki mojej mamie rozumiem piękne melodii słowa. Moja mama czytała mi bajki. I to tak czytałam, że mam w sobie tę melodię. Piękność. W jaki sposób od ciebie to wszystko się zaczęło? Co dalej? Nie wiem. Czy się nie boję? Czy pewnie, że się boję? Nie wiem, co będzie. Nie wiem, mam pełne obaw. Ale myślę sobie, okej. Zróbmy to. Dziękuję, że dzisiaj ze mną jesteście, bo jesteście dowodem na to, że moja praca ma sens. Każde spotkanie z wami, czy w przestrzeni online'owej, czy w zwykłej przestrzeni tej codziennej, czy na szkoleniach, na sali szkoleniowej, czy na jakimś wystąpieniu. Każde spotkanie nie tylko było daniem wartości wam, ale też wielką nauką dla mnie. Bo proszę, wierzcie mi, każde spotkanie, każde szkolenie, każde doświadczenie mnóstwo mnie nauczyło. Ja z żadnego szkolenia nie wyszłam taka sama, jak na nie wyszłam. Jak robiłam wyzwania w internecie, gdzie w ogóle nagle setki osób coś robiły, bo ja do nich powiedziałam, że mają to robić, to też z tego wychodziłam inna niż weszłam. Więc jestem szczęściarą. Mam szczęście do ludzi i szczęście do szans. Chcę je wykorzystywać dalej przez te 25 lat. Dziękuję, że jesteście, świętujmy dzisiaj razem, cieszmy się, że jesteśmy i poznawajmy się, cieszmy się tą możliwością i życzę wam, żebyście mieli tak samo dużo wdzięczności w
w swoich sercach, jak ja mam do swojej zawodowej historii w swoim sercu. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście. Chciałam bardzo, żeby to, co dzisiaj tutaj zrobimy, żeby oprócz tego, że uwielbiam spotykać się z ludźmi i to cudownie, że możemy tutaj dzisiaj być, potem będziemy pić wino i mamy cudowny catering przygotowany przez Sabinę, coś cudownego, zobaczcie, jakie dobre rzeczy, ale to za chwilę, bo najpierw chciałabym, żebyśmy wyszli z tego spotkania też z wartością. 25 lat to strasznie długo w gruncie rzeczy i myślę, że nie będę tutaj odkrywać Ameryki, jeśli powiem, że w tym czasie wszystko się zmieniło, jeśli chodzi o wystąpienia. Świat się zmienił, wystąpienia się zmieniły i warto o tym porozmawiać. I dlatego dzisiaj bardzo chcę, żebyśmy właśnie weszli w rozmowy, więc posłuchamy naszych panelistów, ale też zapraszam Was do tego, żebyście zadawali pytania. Bądźcie ciekawi i bierzcie ile się da. Na pewno dużo się dowiemy, bo mamy wspaniałych gości. Ale zacznę od przedstawienia Wam osoby, która poprowadzi ten panel, Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Dzień dobry raz jeszcze. Jestem niesamowicie wdzięczna, że Magda zgodziła się poprowadzić ten panel, bo jest niezwykle zajętą osobą. A poznałyśmy się, Magda jest specjalistką od komunikowania i też jest na swoją firmę, która zajmuje się doradztwem i działaniami kryzysowymi, a właściwie tym, żeby jak już się do nich dopuści, żeby nie zupełnie nie polec, więc jeśli ktoś z Was... Kocham kryzysy. Tak. Nie życzę, ale zapraszam. Kobieta, której drugie imię jest wyjście z kryzysu. A my poznałyśmy się z Magdą w telewizji. Magda, dzisiaj mi powiedziała, że... Policzyłam, 15 lat temu. No właśnie, 15 lat temu. I poznałyśmy się tutaj w ośrodku Gdańskim, gdzie ja prowadziłam szkolenia. Magda brała udział w tym szkoleniu. Jedna z moich bardziej zdolnych uczennic, można powiedzieć, więc mega. I Magda, oprócz tego, że była znakomitym dziennikarzem, była też znakomitym rzecznikiem prasowym. Ci z Was, którzy są z Gdańska, pewnie pamiętacie i znacie Magdę, ponieważ Magda była rzeczniczką prezydenta Adamowicza. Niestety, również w tym czasie, kiedy stała się ta tragedia, wydarzyła się. I nie wiem, czy pamiętacie, jak wspaniale o tym mówiłam, jeśli można to tak powiedzieć, prawda? Jak była w stanie nas wszystkich. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, przez to. Dlatego, że 15 lat temu poznałam Litkę. I oczywiście każdy z nas ma swoją drogę zawodową, ale na drodze każdego z nas stanęła Litka. I ja Ci za to bardzo dziękuję. Ale chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj Magda uczy też, bo też spotkałyśmy się, zaczęłyśmy razem szkolić w pewnym momencie, robiliśmy szkolenie medialne razem. I coś było zawsze takiego z nami, że my się rozumiałyśmy bez słów. Obie jesteśmy bardzo konkretne i zdecydowane, więc rzeczywiście nasze szkolenia również takie myślę były. I dzisiaj Magda prowadzi sama szkolenia, ma swoją firmę. Zapraszam Was, zobaczcie sobie, jeśli tylko potrzebujecie wsparcia. Właśnie w komunikowaniu się z innymi ludźmi na świecie, to to jest najlepsza osoba. Więc bardzo Ci dzięki, Magda. Ja bardzo dziękuję. Cieszę się bardzo, że jesteśmy tutaj wspólnie i tak jak powiedziała Lidia, z tej strony, tak, będziemy rozmawiać za moment o 25 latach komunikacji. Lidia powiedziała, że to bardzo dużo, a ja mam wrażenie, że to jednak bardzo mało, że te 25 lat strasznie szybko nam wszystkim minęły. I to jest takie mgnienie oka i się właśnie obudziliśmy i te 25 lat gdzieś tam są za nami, a przez te 25 lat wydarzyło się mnóstwo rzeczy. I chociaż o kilku z nich postaram się dzisiaj powiedzieć i zastanowić, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Naszym pierwszym panelistą jest osoba wyjątkowa. Lidia tę osobę już przedstawiła. Historyk, dziennikarz, opozycjonista, naukowiec. Ale też rzecznik prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy, pan Andrzej Brzeziński. Zapraszam do nas, panie. Ja Andrzeja, tak jak wam powiedziałam, poznałam właśnie nas jako najpierw jego, nie zaproszona przez niego do współpracy właśnie wykładowczyni na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu.
I to ze Żurkiem była niesamowita przygoda, same te studia. To były najbardziej nowatorskie studia wtedy dotyczące komunikacji i marketingu w Polsce. Więc to była naprawdę wielka rzecz. I no i to jest człowiek. Patrzcie na niego i dajcie mu wielkie brawa, który zrobił wielką szansę. Mój mentor, właściwie mogę powiedzieć, że taki mój anioł stróż. Człowiek, który mnie zawsze dopinguje. Teraz wiecie, co mi mówi, co za każdym razem, jak rozmawiamy. Kiedy kolejna książka? Kiedy kolejna książka, Lidio? Także dziękuję ci, Andrzeju, że przyjąłeś zaproszenie. Nasza kolejna prelegentka to dziennikarka, korespondentka z Brukseli, reporterka na najważniejsze wydarzenia, które zmieniły Polskę, Europę i świat, ale też szefowa kampanii prezydenckiej Władysława Kosiniaka-Kamysza i teraz prezeska bardzo ciekawego Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, Magdalena Sobkowiek. Rozglądam się, gdzie ty jesteś, Magdo? Magdę poznałam pracując w telewizji w Warszawie. Była dziennikarką Panoramy w telewizyjnej dwójce. Tak się zaczęła nasza przygoda. Najpierw po prostu ją uczyłam tam ciągle, a potem się polubiłyśmy i zaprzyjaźniłyśmy. I dzisiaj Magda robi rzeczy wspaniałe. Również dla kobiet, co jest myślę bardzo ważne. Dzięki Magda, że przyjęłaś Państwa zaproszenie. Dowiemy się też dzisiaj, co praktyk zarządzania w biznesie, finansach, doradztwie i przemyśle myśli o wystąpieniach publicznych. Zapraszam prezesa zarządu PKO Leasing, wcześniej Santander Leasing, Szymona Kamińskiego. Szymon, zapraszam. Szymona poznałam z kolei wiele lat temu, bo najpierw poznaliśmy się w zupełnie innej przestrzeni. Była to przestrzeń prywatna, ale potem ja robiłam swoją robotę, Szymon swoją. I dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest taki wspaniały klient, który w dodatku zaprosił mnie i dał mi szansę kolejną, którą wykorzystałam. Dziękuję Szymonie, że przyjąłeś moje zaproszenie. Szymon o sobie mówi, że jest skromnym robotnikiem w winnicy pana. Czas na doktor psychologii, psychologa biznesu, mentorkę i doradcę wyższej kadry menedżerskiej, współzałożycielkę klubu kobiet mówiących na głos, ale też praktyczkę biznesu od 20 lat. Marzena Mazur. Zapraszam. Marzenę z kolei poznałam, gdy pojawiłam się, ponieważ Marzena jest też członkinią Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców. Ta nazwa została ostatnio zmieniona. Tam się poznałyśmy właśnie i okazało się, że to samo nam duży gra. Niesamowita kobieta, dobroć chodząca, uważność na ludzi, to jest niesamowite i wspaniała mówczyni. Dziękuję Marzena, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziękuję za to. Myślę, że nie ma na tej sali nikogo, kto choć raz nie skorzystałby z usług tej firmy albo prezesa tej firmy, prezesa zarządu spółki finansowo-technologicznej Grumovia, eksperta rynku bankowego, współtwórcę nowoczesnego sektora płatniczego w Polsce, Sebastiana Ptaka. Zapraszam. Gdy zostałam zaproszona właśnie do zrobienia szkoleń, realizowania szkoleń dla menedżerów. Tak, Sebastiana. I muszę wam powiedzieć, że moim największym strachem zawsze jest, co będzie, jak przyjdę i nie będę miała co robić, bo będzie to świetny mówca. To była ta sytuacja. Znakomity mówca, świetny człowiek. Dziękuję Sebastianie, że jesteś z nami. Naszą ostatnią panelistką jest mówczyni, wykładowczyni uniwersytecka, trenerka biznesu, widzę, że już się rusza, porusza się, mentorka liderów, pracuje strategicznie z zarządami i menadżerami, Agnieszka Maruda-Stępczyk. No to jeszcze się musicie dowiedzieć, gdzie poznałam Agnieszkę. To jest druga kobieta petarda, właśnie ze Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców. Kobieta, która nie tylko w świetnym jest
specjalistką od motywowania, ale przede wszystkim niesamowicie walczy o to, żeby kobiety miały głos na scenie, żeby wreszcie zacząć o tym, żeby kobiety zaczęły się odważać, wychodzić na scenę i o tym mówić. Zresztą dziś będziemy też o tym wspominać. Bardzo dziękuję Agnieszko, że przyjęłaś moje zaproszenie. Miejsce do środku. Mistrzyni wystąpień publicznych. Nazywana niekiedy Magdą Gessler. Wystąpień publicznych. Mnie same zrobiła. Uwierzcie mi, niejedną rewolucję. Lidia Bucek. Szanowni Państwo, drodzy goście, dzisiaj porozmawiamy o tym, co wydarzyło się przez te 25 lat w Waszym życiu, w wystąpieniach publicznych, w komunikacji w Polsce. A skoro mówimy o tym, co się działo przez 25 lat, to chciałabym zacząć od Pana Andrzeja Brzycińskiego. Co z Pana perspektywy zmieniło się przez te 25 lat? Co było powodem tych największych zmian? Dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy? Jestem historyk, więc zacznę jak historyk. Trzeba trochę inaczej na to popatrzeć. Po pierwsze, jesteśmy w pewnym ciągu przemian pokoleń. Tak, wydaje się nam oczywiste, ale to nie jest takie oczywiste. Po pierwsze, dlatego, że mamy coś w sobie, co nas inspiruje. Tak spojrzałem na salę i pomyślałem sobie, o Boże. Jestem ostatni tutaj. Ten sen mój chyba za mocno przebija. I tak sobie pomyślałem, no nie będę mówił, ale ile ja lat obejmuję. Ale obejmuję i tak patrzę z tej perspektywy takiego lotu ptaka. To powiem, że jakby zacząłem od tego, że jako historyk chcę na to popatrzeć, taki telegram. Ale taki najnowszej historii. XIX wiek to wiek pary, elektryczności, wynalazków. No, historii i prasy. Bardzo ciekawa rzecz. Historii i prasy. XX wiek, można powiedzieć, dwie potworne wojny, ale jednocześnie nieprawdopodobny wybuch wręcz mediów. Mediów tych gorących, czyli radio, telewizja. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że telewizja już w 1936 roku transmitowała olimpiadę w Berlinie. Również były przebitki tej olimpiady w Gdańsku wyświetlane. Tak to było tam na marginesie. Równocześnie coś, co jest niesamowitą rzeczą, że radio jako gorące medium, takie, które jak w tej chwili ja trzymam mikrofon, tak wówczas oni, trzymając mikrofon przy ustach, mogli oddać emocje. Prasa nie oddaje takiej emocji. Mówiąc do mikrofonu, ja mogę u słuchacza wywołać wrażenie, że słyszę mój oddech, moje bicie serca. Przyłożę bliżej, mikrofon to jeszcze bardziej. Medium, które otwierało zupełnie nową drogę. Nie chcę wchodzić w żadne szczegóły, ale to jest coś, co zaczęło zupełnie się nowym etapem. Kolejny etap, taki wielki etap, to jest początek lat 80. internet. Otóż Państwo jesteście tym pokoleniem, które buzuje w tym wszystkim. Ja już powiedziałem sobie stop, zatrzymam się. Nie nadążam, nie mam tej siły i kondycji. Ale jest to medium, które weszło w nas, w powszechnym użytku. I teraz jak na to patrzę, tak z perspektywy swojego doświadczenia zawodowego, różnorodnego, ale tak mam poczucie, że wydaje mi się, że mogę spojrzeć na to tak skrótem. Ja to niekiedy żartobliwie mówię, najlepszy dowód na to, jakie były zmiany,
To było to, jak rozpocząłem te studia, o którym Litka mówiła. Pamiętam dzisiaj, na pierwszych zajęciach też do Warszawy, spytałem istotą, czy ktoś z Państwa dysponuje w pracy internetem. To był 97 rok. Podniosła się na pani i mówi, u mnie w pracy używam. No, w następnym roku to już była Iza. Pytam się to samo pytanie. Już podniosły ręce 5 osób. Następne lata to była lawina. Najpierw służbowo. A później okazało się nagle istotny zowąd, że ludzie mają swoje dojścia do internetu, swoje prywatne konta. No i to się zaczęła ta rewolucja, która trwa. I mogę powiedzieć, że na tym przykładzie krótkim taką mam taką świadomość poczucia, jak dokonało się coś wielkiego, bo media otworzyły powszechność. One są otwarte. Dały nam szansę na bycia wszędzie, w każdym miejscu. Jesteśmy, gdzie chcemy, naciskamy. Jesteśmy tam, gdzie docieramy. Ale wracając do, bo to ma być krótkie wejście, więc wracając, żeby nie popłynąć, trzymajcie mnie. Wracając do Litki, powiem tak, trochę ewangelicznie. Święty Jan w Ewangelii mówi, na początku było słowo. To słowo zbudowało z człowieka istotę ludzką. To słowo zbudowało to, że my jesteśmy ludźmi. Jeśli uświadomimy sobie taką potężne źródło tego wszystkiego, co dookoła nas się dzieje. Jeśli nie wrócimy do tego źródła, do słowa, czyli spotkania, to po co słowo? Po to, żeby mówić do drugiego człowieka. Żeby być z nim. Jeśli jesteśmy za kurtyną jakąkolwiek, nie przemówimy, nie powiemy. Media są świetne, ale one są środkiem. Jedynie i wyłącznie środkiem. Najlepsze media. Środek. Natomiast najistotniejszym celem mówienia jest człowiek drugi. On jest inny niż ja, niż Państwo, każdy z nas. Całe szczęście. To jest cudowna rzecz. Powiem ze swojego doświadczenia, żeby tak niech Pani nie trzyma tam. Nie odważy się, nie przerwać, absolutnie. Proszę, proszę. Z takiego doświadczenia, no, nie ukrywam, że w momencie, kiedy zostałem tym na firmamencie polityki dosyć takim miejscu bardzo eksponowanym, to co Litka zadawała sobie pytanie, co ja tu robię. Pierwszą rzeczą, którą miałem zawsze ochotę, to powiedzieć, a co mnie to chodzi? A ruch się sam. I był taki pasek, który się nazywał Wałęsa. Ty mówisz nie, ten mówi nie. No to z kim mam to rewolucję robić? Po co byśmy to robili? I coś w tym jest, pomijając wszystkie inne rzeczy, ale coś w tym jest głębokiego. Bo jeśli podejmujemy coś, co jest takie dla mnie ważne, czy dla nas ważne, to trzeba powiedzieć sobie do końca. Albo jestem po tej, albo po tej stronie. Kiedy przekraczałem bramę Stoczni Gdańskiej w strajku 80 roku w gorącym lecie, na samym początku, kiedy byłem wówczas dziennikarzem, kiedy pędzono dziennikarzy jak psów, wszedłem i zostałem. Powiedziałem jedną rzecz sobie, że ja już nie wychodzę z tego. Ja już tu zostaję. I to poczucie, że tu zostaję, to było wszechogarniające, bo to były konsekwencje, teraz to łatwo się mówi. Ten czas to był problem egzystencji, życia nawet, bo byli tacy panowie, którzy opowiadali różne rzeczy.
mówiąc, że na przejściu mogę być gdzieś tam trafiony. Ale to było coś tak głębokiego, że to nie można było inaczej zrobić. I dlatego to słowo, kiedy staje się takim ważnym nośnikiem, taki przykład konkretny bardzo, bo najczęściej Litwa to masz takich zespół ludzi, których wiesz, kto jest, ale jak wychodzi się na otwartą przestrzeń, to jest tłum. Tłum jest nieobliczalny. Tłum może wszystko. Nie wiemy w jakim kierunku. Dopiero po jakimś czasie z tłumu wyłoni się jakiś człowiek. I on zaczyna nadawać znaczenie temu tłumowi. I taki przykład to bardzo konkretny, chcąc zamknąć tam ten wątek. Kiedy Lech Wałęsa jako przewodnicząca, a później jako prezydent, ale głównie jako przewodniczący Solidarności, wchodził na mównicę, odrzucał wszystkie kartki. Mówił, ja nie potrafię. I on nie potrafił czytać. To była dla niego męka potworna. Natomiast mówił w ten sposób, że ci, którzy go słuchali, mieli poczucie, że mówi do każdego z nich z osobna, a równocześnie mówił do wszystkich. I każdy słyszał to, co chciał. To jest dar rzadki. I to równocześnie dar, którym potrafił spuentować, żeby tak rozluźnić tą atmosferę na samym koniec, trzy takie cytaty z Lecha Wałęsy. Nie można być trochę w ciąży. Wiesz, zwróćcie uwagę Państwo, ile jest liter. Nie można być trochę w ciąży. Z ministranta nie zrobię ministra. No takie, ja już tu, bo to jest taka puenta cały czas dyskusji, co tam i tak dalej. A najpiękniejszy jest cytat, którym mnie to zawsze olśniewa, kiedy to sobie przywołuję. Powiem tylko scenę. Jesteśmy na konferencji prasowej, mnóstwo dziennikarzy, cały tam świat tam. I któryś z dziennikarzy przynosi Tereksową taki paseczek. Państwo nie znacie tego młodsi, ale znacie. No to dobrze. Tereksowy i czyta. Panie prezydencie, co pan powie? Właśnie czytam, że Ewa Wachowicz została rzecznikiem rządu Pawlaka. Ja siedzę przy Wałęsie, on bierze mikrofon i mówi, jak nie może być lepiej, to przynajmniej może być piękniej. Dziękuję bardzo. Są takie wydarzenia, są takie słowa w tych wydarzeniach, które zmieniają świat. Bo nie zmienia się świata tylko siłą, tylko wydarzeniem. Bardzo często się zmienia świat po prostu słowem. Media komunikują i zmieniają się w tej komunikacji i czy ta technologia, czy ta szybkość nie zabiła refleksji, nie zabiła rzetelności? Magda Sobkowiak. Dziękuję. Czas start 2 minuty, tak? Tak mieliśmy w scenariuszu i dlaczego mówię o tych 2 minutach, bo jak zaczynałam pracę w telewizji, a to już było kilka lat temu, to się okazywało, że na przykład w 20 czy w 30 sekund w takim wejściu live na antenę muszę opowiedzieć na przykład o nowym składzie rządu. To z Litką bardzo często pracowałyśmy nad tym, jak to wszystko upchnąć w takie 20-30 sekund. Ale potem okazało się, że można iść jeszcze dalej. Pojawiły się słynne czerwone i żółte paski i okazało się, że trzeba wszystko zmieścić w jednym, dwóch zdaniach. A potem przyszedł Twitter. I się okazało, że trzeba wszystko zmieścić w kilkaset znaków. Ta rewolucja, myślę, że ludzi, mediów trochę zaskoczyła i trochę nie do końca w nią wierzyliśmy.
Ja często opowiadam taką anegdotę o tym, jak w 2009 roku, wtedy pracowałam w telewizji Polsat, kierownictwo wysłało mnie do Londynu do agencji Reutera na szkolenie, prestiżowa sprawa. Mówię, świetnie, wrócę taka ekstra telewizyjna z tej agencji Reutera. No i pierwsze zajęcia, oni nas sadzają przed komputerem i mówią, proszę napisać www.twitter.com i założyć konto. Dobra, może pomyliłam grupę, no przecież z telewizji jestem, a nie z jakiegoś internetu. No wróciłam z tego szkolenia, no i szef pyta, no jak tam? No wiesz co, kompletnie nietrafiona sprawa, jakiś Twitter. Komu to jest potrzebne? Dzisiaj, prawie 15 lat później, pracując z politykami, doradzając im, trzymamy tego Twittera cały czas online i dużo newsów pochodzi tylko z Twittera. Moje czasy w wiadomościach czy w Panoramie były takie, że o godzinie 18 czy 19.30 zamykaliśmy biureczko, bo dzień się kończy, nic się już nie wydarzy. Potem przyszły telewizje informacyjne, a kiedy przyszedł internet, to okazało się, że życie toczy się 24 godziny na dobę. I co się dzieje dalej? Nie ma jednego newsa, jednej wiadomości dnia. Kiedyś było takie powiedzenie, że dzisiejszymi gazetami będą jutrzejsze śmietniki wyłożone. Dzisiaj jeden tweet zabija drugi. Czy to znaczy, że nie da się przebić z informacją? Zaczęły się robić różne szkoły tego, jak przebić się w tym całym morzu informacji i zaczął się trend na tą wyrazistość. Jeżeli chcesz być zauważony, bądź wyrazisty, żebyśmy mogli cię wyłowić z tego morza informacji, które się pojawia. I to moim zdaniem w dużej mierze zmieniło język polityki. Bo okazało się, że trzeba przeciwnika politycznego okładać bezlitośnie maczugą. Czy jest tam w tej wypowiedzi wtedy jakaś merytoryka? Niekoniecznie. Ale politycy zaczęli wyciągać jeszcze jedną lekcję. Skoro tak wiele informacji się pojawia, to też bardzo szybko inne znikają. Czyli jeśli jest coś dla nas niekorzystnego i szybko wyprodukujemy 5 kolejnych newsów, to świat zapomni o tym, co było przed chwilą. I to też dzisiaj widzimy w tej komunikacji politycznej. Ale co internet jeszcze zmienił? Zmienił też dostęp do źródła informacji. Bo kiedyś uważam, że rola dziennikarza była dużo większa. Jechałam na konferencję prasową premiera i to ode mnie zależało, co wy zobaczyliście wieczorem w wiadomościach. Który fragment? Dzisiaj wszystkie konferencje są transmitowane w internecie, to jest jazda obowiązkowa. Każdy z was może do tej konferencji zajrzeć i sobie sam ją odsłuchać. Też bardzo często uczestniczyłam w takich kolegiach, i to było 10-12 lat temu, gdzie mówiło się o tym, koniec telewizji. Dziennikarstwo się kończy, telewizja się kończy. Na pewno zmieniło się jedno. Dziś program informacyjny, no dzisiaj można mieć uwagi co do tego, jak te programy są robione, te albo inne, ale dzisiaj bardziej program informacyjny wieczorny ma za zadanie nie informować, nie być tym pierwszym, który o czymś powie, tylko już pokazywać analizę danych wydarzeń. To w skrócie, mam nadzieję, nie zmieściłam się w 2 minuty, ja wiem, ja mam ten zegarek w głowie. Ja nie to liczę, ale trochę rozciągam. Jak to mówili w telewizji, przewaliłam, spadną jakieś reklamy. Dziękuję. Komunikacja w mediach bardzo często to właśnie komunikacja polityków. Ona jest rzeczywiście bardzo specyficzna, bardzo szybka, czasem bywa agresywna. A jak to wygląda w biznesie? Jaka jest komunikacja w biznesie? Gdzie jest jej siła? I czy w tym biznesie jest też miejsce na komunikację z pracownikami? Szymon Kamiński. Jak to dobrze, że nie jestem w polityce. W biznesie też nie jest różowo. Mam wrażenie. To było podprogowo gdzieś się rozsądza na tego. Dobrze. Różnie jest. Różnie jest w biznesie, więc po pierwsze, bardzo często to opakowanie, które z biegiem lat jest oczywiście coraz lepsze, coraz bardziej atrakcyjne,
tam niestety atakuje content. I myślę, że tutaj wszyscy jako odbiorcy mamy z tym często problem, bo tych atrakcji niepodanych, fajnych wystąpień jest na tyle dużo, że coraz trudniej jest oddzielić to ziarno od plew, mówiąc tak dość pytanie. Ale wydaje mi się, że tutaj na przykład takie właśnie podejście, jakie ty, Lidio, stosujesz, bardzo mi się podoba, że no, bardzo mocno atakujesz ten kontent. Ja nigdy nie zapomnę tego, w jaki sposób wyglądała taka, bym powiedział, pierwsza duża sesja, kiedy wszyscy byli zdziwieni w firmie. Po co takie szerokie szkolenie? Po co wszyscy tutaj, praktycznie cały management tam, no, niemalże kilkudziesięcioosobowy było być przeszkolony, a na jedną z imprez to tam właśnie było ze 20 osób chyba. I z Litką się mówiliśmy, że tak właśnie tak to zrobimy i tam trzeba, powiedział, no, podnieść poprzeczkę pewnie wysoko i zakwestionować pewne rzeczy, nie tylko jeśli chodzi o formę, ale również jeśli chodzi o treść. I kiedy się upewniłem, że to jest dobre podejście, wtedy, kiedy odsłuchałem chyba 10 reklamacji tego uczestnika, który, a niektórzy z pianą dosłownie na ustach, co to za kobieta, tak? Różnie Litka wtedy była bardzo określana, co to za kadonapa, no przecież ona po prostu nas wykończy tutaj. Jak śmie w ogóle kwestionować to, co ja mówię, ja wielki dyrektor, jeden, drugi, trzeci, bez względu na płeć, a bym powiedział, a jak płeć była ta sama, to nawet emocje jeszcze większe. Ale to było kapitalne, no bo właśnie co się okazało? No, okazało się, że wszyscy przywiązują tak dużą uwagę do tej formy, że ta treść czasami gdzieś zupełnie umyka. Muszę powiedzieć, że to, co było chyba najciekawsze dla mnie, przynajmniej doświadczeniem, to to, że taki cały cykl nawet nie szkoleń, a tak naprawdę pracy wspólnie z Litką, to była tak naprawdę praca nad strategią filmu, bo się okazało, że to odcedzenie słów, porzucenie małego błąda, absolutne zmiażdżenie tabelek, to był taki szok dla wszystkich, no to o czym ja mam mówić? No właśnie o tym, co jest esencją. No, co jest esencją? No i wtedy zaczęło się naprawdę bardzo ciekawie. Muszę powiedzieć, że to chyba było no, najcenniejsze i myślę, że po latach to cały czas wraca, no bo ludzie wciąż to pamiętają. I wydaje mi się, że tego typu podejście jest, no jest super fajne na przyszłość. Także Litko, bardzo ci dziękuję za to. To było naprawdę super ciekawe. A to był tylko i początek. Bo jeszcze ciekawe. Dziękuję. Mikrofon wędruje do Marzeny Pazur. My tu mamy piękny parytet, ja bym powiedziała, nawet taki parytet 50% plus na rzecz kobiet. I to jest wspaniałe i cudowne, ale czy kobiety w komunikacji mają łatwo, czy niełatwo? I czy ważna jest poprawność językowa w naszej komunikacji? Czy to się w ogóle jeszcze liczy? Drodzy Państwo, liczy się poprawność językowa, czy nie? Może ja spytam. Dziękuję. Rzeczywiście błędy językowe stały się moim konikiem, ale to dlatego, że w momencie, w którym zaproszono mnie do radia i zaproponowano prowadzenie audycji, już po pierwszej audycji dowiedziałam się, jakie błędy robię. I potem przez kolejne lata poznawałam coraz to nowe błędy, które robiłam. Pewnie niektóre robię do tej pory, ale dzięki temu już przynajmniej wiem, przynajmniej jakie robiłam błędy do tej pory. Najpierw o błędach, potem o kobietach. W 1990 roku oficjalnie zakończyła się cenzura w Polsce. To był ten moment, kiedy według mnie uwolnił się język spod takiego brytyjskiego nadzoru.
bo wcześniej właśnie wszyscy sprawdzali, ale w międzyczasie powstały prywatne stacje, chociażby radiowe. No i o ile Radio Polskie jeszcze mniej więcej do 2000 roku bardzo pilnowało tak zwanej karty mikrofonowej, czyli takiego egzaminu, który dopuszczał do występowania w radiu tylko osoby, które miały dobrą dykcję, mówiły poprawnie, potrafiły wypowiedzieć Saint-Tropez. Miałam i warunkowo. I Merlot, Merlot, a nie Merlot i tak dalej. No to, to jeszcze się jakoś trzymało. Natomiast potem nawet już Radio Polskie przestało pilnować tej karty mikrofonowej. Wróciło do tego chyba w 2010 czy w 2011 przez chwilę. Ale właściwie no teraz już nie ma wymogów. No a skąd ludzie uczą się poprawności językowej? No z mediów. A ponieważ do tych mediów już teraz wtedy mógł przyjść każdy, ja jestem tego najlepszym dowodem, więc no ta poprawność językowa bardzo nam się pogorszyła według mnie. I było z tym coraz gorzej, a jeszcze do tego według mnie nałożyły się to, o czym mówił pan doktor, czyli wszystkie te transformacje, ale też transformacje ustrojowe i to, że przeszliśmy też do takiego konsumpcjonizmu i w pewnym momencie w mediach słowo też musiało zacząć sprzedawać ten content. Czyli już nie mówiliśmy, ja pamiętam taką, jak zauważyłam w pewnym momencie dużą różnicę w wiadomościach, bo jeszcze w latach 80., 90., na 90. to te wiadomości były, proszę Państwa, stoimy na parkingu, oglądamy właśnie jakąś relację. A już kilka lat później, proszę Państwa, stoimy na parkingu. Na tym parkingu właśnie odbywa się niesamowita gala. Po prostu każde słowo było akcentowane. Nie wiem, czy Państwo to zauważyli. To się w ogóle zmieniło. To też taka poprawność. Ale już mamy, na szczęście znowu się to zmienia, już mam poczucie odwrót. Teraz no oczywiście media społecznościowe głównie grają rolę, czyli język jest taki, jaki jest codzienny, tak? To jaki młodzież, młodzi dorośli tak zwani też używają na co dzień, więc to się zmienia. Ale myślę, że ciągle będzie taka grupa ludzi, dziękuję, dla których poprawność językowa no to będzie coś takiego jak umycie zębów. Znaczy trzeba być poprawnym językowo, bo po tym się rozpoznaje rozmówca. Po tym rozpoznajemy, z kim mamy do czynienia i na jakim poziomie będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że to zostanie, ale to trochę jak z czytaniem książek. Znaczy to 10% będzie czytać, 10% będzie mówiła normalnie, a reszta pewnie się jakoś zmieni. Na szczęście na tym świecie mamy Lidię. I Lidia, ja jestem absolutnie zachwycona Lidią, jestem zachwycona jej wielkim sercem, jej podejściem do języka. I ona potrafi tak zrobić, żeby ludzie nauczyli się mówić poprawnie, a nie poczuli się przy tym pokopani po kostkach. I to jest piękne. Bardzo dziękuję. A kobiety? Kobiety, tak, rzeczywiście ja jestem też naukowcem i kilka lat temu, 6 dokładnie, zrobiłam takie badanie, pierwsze w Polsce, jak na razie chyba jedyne, bo nie widziałam, żeby ktoś robił podobne badania, wiarygodność kobiet, a mężczyzn w trakcie wystąpień publicznych. Wyniki były druzgocące dla kobiet, no niestety. Te same słowa, to było takie badanie, które te same słowa mówił mężczyzna i te same słowa mówiła kobieta, potem byli oceniani w zależności od tego, jakich argumentów używali albo jaki mieli status społeczny. Okazuje się, że status społeczny bardzo pomaga kobiecie, wysoki status społeczny, czyli kobieta, która jest na stanowisku prezesa albo na doktora, to bardzo mocno wpływa na wiarygodność jej słów, pomimo, że mówi to samo, tak? Co kobieta, która nie ma tego wysokiego statusu społecznego i jej wiarygodność jest oceniana dużo niżej. Natomiast mężczyźni bez nawet wysokiego statusu społecznego mają tę wiarygodność z założenia. I tak było 6 lat temu. To się też zmienia. I ja to widzę. Ile było kobiet wśród oceniających? Mniej więcej po połowie. I tak, to jest prawda, że to właśnie kobiety bardzo krytycznie oceniały inne kobiety. To głównie wynika z tego, że my same sobie nie dajemy prawa i pozwolenia na to, żeby wystawać, tak? Dlatego też surowiej oceniamy te, które
które to robią. Ale to się zmienia. Myślę, że teraz już coraz częściej, coraz więcej widać kobiet. Tutaj siedzi Agnieszka, która założyła niedawno inicjatywę Mówczynie.pl, czyli właśnie promuje to, żeby kobiety były w mediach. A ja jeszcze, teraz audycja, którą prowadzę, ona właśnie skończyła 11 lat. Pierwsze 5-6 lat miałam ogromny kłopot, żeby zaprosić kobiety do audycji. Teraz już jest znacznie lepiej. Naprawdę. Chociaż ciągle jest tak, że kobieta wymaga więcej zachowu. Głaskania, mówienia, że jest ok, a nie, właściwie mówienia wcześniej, że będzie dobrze. Ale jak już uwierzy, że będzie dobrze, to jest naprawdę merytorycznie, czasami znacznie, znacznie lepsza. I w końcu to się wyrówna. O, ja w to wierzę. Dziękuję. Tak, chociaż ostatni artykuł, który gdzieś pojawił się, przepraszam, nie czytałam dokładnie, to też jest zjawisko dzisiejszych czasów, że sięgamy po nagłówki, a potem biegniemy dalej. Ale być może część z Was to widziała, jeśli w takim tempie byśmy się równouprawnili, jest takie słowo? Możemy stworzyć. To zajmie nam to 100 lat, zanim wyrównamy. Więc jak widać, musimy znacznie przyspieszyć, a skoro przyspieszamy, to przecież technologie nas przeniosą jeszcze szybciej. No i pytanie jest takie do Sebastiana Ptaka, jak te technologie zmieniły naszą komunikację, ale też czy jest w tych technologiach jeszcze miejsce na opowieść? Bo my tutaj pięknie opowiadamy, słyszycie piękne opowieści, piękne historie. To czy technologie na te historie pozwalają i gdzie szukać tych inspiracji? Na opowieść. Technologia to kobieta. O! Tak nawiązując trochę tutaj, słuchajcie, zawsze lubię, jak są pytania technologiczne, bo jestem kompletnie nietechnologiczny, jestem humanistą, skończyłem Wydział Prawa. Najbardziej techniczna rzecz, jaką zrobiłem, to skończyłem studia podyplomowe Jacka Santorskiego na Politechnice Warszawskiej. Teraz mówię, że jestem absolwentem Boliburzy, co zawsze bawi mojego byłego mentora i profesora. Ja powiem tak, to jest pytanie, które jest oczywiście prowokacyjne, bo my sobie zaczęliśmy się wybierać, dlaczego to ma być, czy technologia, czy opowieść. Wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w świecie, w którym technologia i opowieść to jedno. Ja trochę spróbuję odpuścić sobie wszystkie nawiązania z social media, to już dużo się pojawia, ja spróbuję trochę nas prowadzić tak brutalnie na ziemię. Słuchajcie, dzisiaj nie ma dla młodych ludzi, dla mojego syna 13-letniego, świata cyfrowego i fizycznego osobno. Dzisiaj nowym buzzwordem jest digital, tak? Czyli jesteśmy i fizyczni, i cyfrowi. I to dużo się zmieniło w ciągu tych ostatnich 25 lat. Ja trochę tak mówię, że takie są trzy główne obszary, gdzie coś tam się zmieniło technologicznie. Pierwsza część to jest taka trochę brutalna, czyli nasze takie zaplecze. Ja mówię zawsze my jako człowiek i technologia, która nas spotyka na scenie. To jest na przykład ten mikrofon, tak? Słuchajcie, czego brakuje temu mikrofonowi? Nie ma kabelka. Nie ma kabelka. Są mikroporty, prawda, które nam znacząco ułatwiły. Ja jestem człowiekiem, który ma niespokojne ręce w czasie wypowiedzi, w związku z czym ja czasami podpatruję, na przykład mój wielki przyjaciel, profesor Płoszajski, ma taki zwyczaj, spróbuję to zrobić, nie wiem, czy mi się uda. On robi tak. I w ten sposób przemawia, robiąc sobie z mikrofonu mikroport. Ja oczywiście nie będę tego robił, bo nie jestem tak wyćwiczony. Profesor Puszajski potrafi to lepiej robić i nie widać, że on musi się nachylać do własnej kieszeni. Ale słuchajcie, to są takie drobiazgi, które bardzo mocno wpływają na to. Zwróćmy uwagę, na przykład to widzimy tutaj, mamy projektor. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądały pierwsze projektory. To były olbrzymie maszyny. Wyświetlały w takiej rozdzielczości, że ktoś, kto siedział tam w 17 rzędzie, to zobaczyć, co było wyświetlone, kompletnie nie miało szans. Tak? Zobaczmy na tło, które mamy dzisiaj, ścianki polityków, jak wyglądają, to są interaktywne ściany, które też niosą jakiś przekaz, być może nie podprogowo, jak to Szymon mówił, ale wprost do naszych oczu. Drugi obszar, który jest, to ten, który chyba znamy najlepiej. Ja cieszę się, że Szymon tutaj opowiadał o swoich historiach z Lidią. Ja mam takie same, więc nie będę się powielał, więc jeżeli ktoś ogląda tutaj potem z odtworzenia, to może sobie wyobrazić, że u nas było dokładnie tak samo. Natomiast też nie da się ukryć, że to, jak prezentujemy my i ilustracja tego, co mówimy, też się zmieniła. Ja sprawdziłem sobie przed dzisiejszym spotkaniem, że 25 lat temu kreował
PowerPoint w wersji 95. Jeżeli ktoś pamięta, jak on wyglądał, to gratuluję, bo to jest coś, co należy wydrzeć z naszego umysłu. Ale słuchajcie, to się bardzo mocno zmieniło. Dlatego, że dzisiaj ilustrujemy nie tylko tym PowerPointem, który ma mnóstwo funkcji nowych, które powodują, że mój 13-letni syn robi się przed prezentacją, niż ja robiłem z 10 lat temu, kształcąc się porządnie w tym. On wyciąga, tam jest slide ideas, klika, wszystko mu się samą przebudowywuje. On tam niewiele musi zrobić poza włożeniem jakiegoś materiału. Mamy interaktywne questions. Przepraszam. Jak robimy ankiety, tak? Robimy sobie ankiety. No, dzisiaj ja też będę miał dla was ankietę taką, więc, ale nie cyfrową. Myślałam, że wszyscy wyciągniemy telefony, ale tak. Będzie ankieta. No, oczywiście. I to robimy. To jest oczywiście część tego ilustracji. Ale mamy też trzecia część, która doszła nam i która jest taką dosyć ważną. Niekoniecznie chodzi mi o social media. To jest kwestia my i obecność. W ogóle. To się zmieniło. Kiedyś Demosthenes nie miał szansy, żeby wygłosić swoją trzecią filipikę przez Zooma. W związku z tym jedyne, co mógł zrobić, to mógł zaprosić Ateńczyków i powiedzieć to wprost. Dzisiaj media opowiadałaś o tym, że masz kolejne projekty, robisz to online. Nie wiem, że modne się stało mówić, a to nowe spotkania to nie są takie fajne, jak fizycznie jesteś. No ja wam powiem, że uważam, że one czasami mogą być świetne. W zależności od kontekstu, bo i też kontekst naszego wystąpienia jest ważny. I na koniec chciałem wam sprzedać trzy takie ciekawostki, których może nie znaliście. Pierwsza uwaga, obiecałem, że będzie taki element, że będzie można podnieść rękę. Słuchajcie, kto z was zna? Kto z was zna? Takie coś, co się nazywa Presenter Coach i jest wbudowane z automatów PowerPointa. Wow. Okej. Okay. Normalnie online to jest tak, że mniej więcej 100% głosów jest. Czyli ja wiem, że ktoś nacisnął tak lub nie. Zna? Nie zna. Natomiast macie prawo tego nie znać i nie szukajcie tego w swoim PowerPointie, bo zakładam, że większość ma tu PowerPointa w języku polskim, a to występuje w języku angielskim. Słuchajcie, to jest takie urządzenie, które kiedy robimy sobie powtórkę, prezentujemy coś, on mówi nam wszystko. Mówi nam, czy mówiliśmy za szybko, czy mówiliśmy za wolno, czy używaliśmy wypełniaczy typu albo you know, basically. Czy tam siedzi taka angielska linia? Właśnie zastanawiam się. Nawet zastanawiałem się, czy linia nie ma swojego product placement. Ale tam jest wszystko, łącznie z tym, że mówi, które zwroty są wrażliwe społecznie. Nie używaj tego zwrotu, bo może to źle wyglądać. Gorąco polecam zobaczyć na YouTubie chociażby, jak to wygląda. Na razie jest w języku angielskim, ale to już jest tu i teraz. W związku z czym będzie to dostępne dla wszystkich, za chwilę we wszystkich językach. Myślę, że jeszcze cały czas przed ludźmi jest spora kariera w opowiadaniu historii. Druga historia, którą dla was mam, to jest jak się zmienia, mówimy dzisiaj w internecie, a wam powiem historię, dobra, i teraz uwaga, kolejne, teraz będzie więcej szansy. Kto z was zna grę Fortnite? Albo słyszał, to tak, ja gram z synem czasem nawet, żeby być w temacie. Okej, okay, czyli nie jest tak, że słuchajcie, to jest gra, która, tak. Dla tych, którzy nie znają, na szybko gra online, 100 osób na mapie, wygrywa ten, kto jest ostatni. No i teraz czemu ja mu opowiadam o jakiejś grze dla młodzieży? Słuchajcie, to jest gra, która postanowiła realizować również pewne inne cele. Organizuje na przykład wewnątrz gry koncerty. Na Ariana Grande, słuchajcie, 27 milionów ludzi naraz oglądało jej koncert. Nie ma takiego stadionu, słuchajcie, żeby to umieścił tyle osób. Ale co to ma do przemówień, taki wystąpień publiczny? Słuchajcie, pismo Time, poważny periodyk, postanowił z twórcami tej gry półtora miesiąca temu zorganizować event pod tytułem Marsz na Waszyngton. Pewnie kojarzycie Martin Luther King i jego słynne przemówienie I have a dream. I słuchajcie, wszystkie te dzieciaki mogły przyjść w tej grze, zwiedzić muzeum i wysłuchują cały czas tle idące przemówienie Martina Luthera Kinga. Oczywiście można dyskutować, że poprzebierani w różne dziwne postacie, ludzie biegający w czasie, kiedy Martin Luther King mówi naprawdę o ważnych rzeczach, to może nie jest najlepszy pomysł. Ja nie chcę oceniać tutaj, każdy sam sobie oceni. Ale to jest prawdopodobnie miejsce, gdzie mówca przychodzi do tego pokolenia, które nie chce słuchać. Tak? Oni nie przyjdą z tym szacunkiem nitką na to, żeby wysłuchać półtora godzinnej opowieści, bo oni nie potrafią się skupić. I trzecia historia, którą zobaczymy w tym tygodniu. Ona nadchodzi. W tym tygodniu, nie wiem czy wiecie, zniknie firma Facebook. Znacie, tak? Jako firma.
Nie, firma. Firma to jest nazwa firmy zgodnie z kodeksem spółek handlowych, więc firma to nazwa. Nie będzie nazwy firmy Facebook, zostanie usługa Facebook. Natomiast oni idą w metaverse, czyli to jest jeszcze bardziej niż digital. Ja wiem, że dużo takich nowych słówek, ale to trzeba się przyzwyczajać, bo zaraz wymiotą ci, którzy idą za nami, oni je znają. Więc metaverse to jest świat, w którym nie tylko jesteśmy, że jesteśmy w goglach wirtualnej rzeczywistości. Zresztą Facebook kupił firmę Oculus, która produkuje takie. Oczywiście, że Facebooku część biur i część pracy odbywa się w tej wirtualnej rzeczywistości. Pracownicy siedzą, a szefowie przemawiają do nich na wirtualnych eventach. I to jest kolejna rzecz. Kto z was nie miał gogli wirtualnej rzeczywistości na głowie? Kto nie miał? Nie miał. Nigdy w życiu. Nie. Powiem wam do tych wszystkich, którzy nie mieli. Spróbujcie raz. Dlaczego? Dlatego, że każda opowieść, którą słyszycie o wirtualnej rzeczywistości, nic wam nie powie o tym, jakie to jest przeżyć. Większość osób, którym pokazywałem, na czym polegają w ogóle wirtualnej rzeczywistości, mówiły bardzo znane polskie słowo, uznawane powszechnie za przekleństwo. Ponieważ wrażenie jest niezwykłe. I teraz jest pytanie, jak będzie wyglądała przemowa do pracowników wirtualnej rzeczywistości? Jak będzie wyglądała komunikacja? Bo ona tam będzie. Jestem oczywiście na nie, wolę zdjąć te gogle i przeżyć coś w rzeczywistości. Ale to jest trochę takie, wiecie, jak mówię, nie, ten internet to będzie zły. Nie? Telewizja, nasi dziadkowie mówi, nie siedź przed telewizorem, pół godziny w tym tygodniu siedziałeś przed telewizorem, to jest straszne. To się zmieni i musimy też zwrócić uwagę na to, że mimo, że ta technologia jest kobietą, to my wszyscy jesteśmy ludźmi i nie możemy z tą technologią dać jej wygrać. My musimy być partnerami i ją kontrolować, i ją wykorzystać po to, żeby być lepszymi ludźmi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To co w takim razie nas motywuje do wystąpień publicznych i jak ta nasza motywacja zmieniała się przez lata? A na koniec jeszcze raz o kobietach. Jaka jest motywacja kobiet? Agnieszka Magda-Sperczak. Co nas motywuje do występowania? Na pewno poczucie wpływu, no w ogóle wpływ, dlatego że jeżeli mówimy do ludzi, to na nich wpływamy. Słowo zawsze było używane do wpływania. Kiedy nawet w wirtualnej rzeczywistości. Wirtualnej, dowolnej. Kiedy milczymy, też wpływamy, tylko pewne rzeczy mogą zostać ominięte i pominięte. A dopiero w momencie, kiedy wypowiadamy na głos, to ktoś, kto nas słucha, wie, co mamy na myśli, bo co chcemy wypowiedzieć. Nawet w Biblii jest napisane, że słowo stało się ciałem i ono się materializuje wtedy, kiedy jest wypowiadane. Najczęściej osoby, które mówią, czy przemawiają, mówią ze sceny, to są osoby, które mają, ja się zajmuję motywacją, tak bardziej naukowo, więc też będę takiego języka używała, wyższą potrzebę ciekawości. To znaczy, że to są osoby, które zgłębiają, szukają, poszukują. Potem potrafią to tak przetransformować i uprościć, że ludzie siedzący na sali, w firmie, pracownicy, ktokolwiek mówi: wow, tego nie wiedziałem, nie wiedziałam. Zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam, bo poukładałaś mi to zupełnie inaczej. To jest rola dla mnie przynajmniej osób, które przemawiają. I to często motywacja właśnie jest też taka. Skoro mam, ciągnie mnie do tego, żeby tak zgłębiać i poszukiwać, to mogę dać to ludziom, którzy nie mają tego drive'a w środku, bo są osoby, które są, ja ich nazywam doerami, bo oni szybko nie chcą zgłębiać. Fajnie, że jest ktoś, kto przyszedł i nam to po prostu powiedział, w skrócie. Więc to jest ta motywacja. Ja myślę, że też na pewno taki motywator, który mówi o wyróżnianiu się, żeby było widać, to jest potrzeba statusu. I osoby, które przemawiają, one mają łatwość występowania, eksponowania się, dlatego że motywacji, czyli oprogramowanie wewnętrzne, mają podwyższoną potrzebę statusu. Kiedy ktoś ma niską, to woli działać z tyłu, gdzieś z boku, i żeby nie było widać. Więc mamy pewne naturalne skłonności do tego, żeby się wypowiadać. Jest to przebadane naukowo, można sprawdzić, zweryfikować, kto jak ma. No zgadnijcie, mam wysoką potrzebę statusu, czy niską. Ciekawość, wysoko czy nisko. No jest jeszcze taka potrzeba, jak uznaję. Jeśli mam ją nisko, to mam dużą odporność na to, co ludzie powiedzą. Nie to, że mnie to nie obchodzi, natomiast nie boli tak bardzo i nie czekam, co powiedzą. Nie będę się zastanawiała, albo na przykład nie będę robiła pewnych rzeczy pod publikę. Czyli mogę być bardziej odważna w mówieniu. Więc te motywacje dzisiaj, jak one są zbadane, to ja mogę powiedzieć, to jest właśnie taki materiał
lepszy namówca, może nie ma gorszego, natomiast będzie łatwiej, będzie komuś po drodze. Czy one się zmieniały przez lata? To mogę pod kątem półki powiedzieć właściwie, dlatego że więcej, i to tutaj możemy kiwać głową, było mężczyzn mówiących, zresztą słowo mówca. Jak mówię mówca, to oczywiście wszyscy od razu widzą na scenie stojącą kobietę, prawda? To wszyscy od razu ten obrazek mamy w głowie. No właśnie. Tak, i myślę, że cudownie by było, gdyby właśnie tak mogło być, że jest i mężczyzną, i kobietą, lub natomiast kiedy używamy języka właśnie w taki sposób, to nie mamy odwzorowania w głowie. I to jest też jeden z powodów, dla którego ja pomyślałam sobie o tym, że to zróbmy coś w takim razie w tej sprawie i mówmy o mówczyniach, albo mówczyniach i mówcach, bo to też nie chodzi, żeby zagarnąć wszystko. Miejsce dla nas jest dla wszystkich, chociaż robię takie eksperymenty. I jak prowadziłam niedawno zajęcia na studiach z projektowania przyszłości, mamy coś wspólnego z tym tutaj, to z kolegą z tym prowadziłam zajęcia. 26 osób na sali, z czego panów ilu? 3. Więc kolega mówi, będziemy mówić językiem żeńskim kobiecym. I na początku, jak to? Ale się udało. Da się mówić do kobiet i mężczyzn językiem kobiecym. No bo skoro to nie problem, to czym problem? I ja testuję. Pozwalam sobie, właśnie mam w sobie tyle odwagi, tej potrzeby sprawdzania, jak to jest. Skoro to nie problem, to sprawdźmy. Skoro możemy to zweryfikować, to czemu nie? I wtedy weryfikuje się bardzo wiele, bo możemy sobie gadać, ale tak naprawdę to doświadczenie buduje. Dzień dobry paniom. I co się wtedy wydarzy? Drogie panie. Ten język bardzo weryfikuje to, czy my się w nim odnajdujemy, czy nie. I to jest trochę takie moje misyjne podejście. Zawsze jakoś to ze mną było, że ten świat kobiecy chciałam łączyć z męskim, tylko to jest niemożliwe, kiedy my nie mówimy też o tym kobiecym. Te wystąpienia to jest to, o czym ty powiedziałaś, Agnieszko, wywieranie wpływu na ludzi i zmiana tego świata. To skoro wystąpienia mogą wybierać wpływ na ludzi, wybieramy poprzez wystąpienia, mamy wpływ na ludzi, wybieramy go, to wystąpienia mogą zmienić świat, ale też zmieniają nas. I teraz obracamy kolejkę i zaczynamy od ciebie. Jak wystąpienia ciebie zmieniły? Jak zmieniły to twoje otoczenie? A może jak zmieniają świat? To wszystko po kolei oczywiście. Mnie zmieniły na pewno bardzo, dlatego że znowu, żeby występować, trzeba mieć jednak trochę więcej odwagi do eksponowania się. Tu Marzena zrobiła badanie, ja się też z tym zgadzam, że kobiety podskórnie czują, że jeżeli wystawią się na taką ekspozycję, to ta ocena będzie surowsza. Więc wszystkim kobietom, które stają na scenie, ja z całego serca zawsze gratuluję i dziękuję, bo to jest akt wielkiej odwagi. Dzisiaj nawet dostałam o godzinie 15:50 wiadomość na Messengerze od jednej z kobiet, która powiedziała, że zagrywam mi gdzieś występuje, że ja mogę przyjść online i to zobaczyć, dlatego że ona inspiruje się tym, że ja to robię, ale też robią to koleżanki moje z mówczyni.pl. I ja powiem tak, że mnie to bardzo wzrusza, dlatego że im więcej jest wtedy właśnie kobiet na scenie, czy eksponujących się, to kolejne kobiety mówią, czyli ja też mogę. I to jest ta zmiana, o którą pytasz. Jak jeszcze można właśnie zmieniać ten świat? Można mówić o ważnych rzeczach i nie łopatką po głowie tłuc, chociaż czasem się przydaje, ale znaleźć też sposoby właśnie na to, ale tylko różową. Różową. Jest taki dowcip nawet, prawda, że można tam, już nie pamiętam dokładnie, ale właśnie, że dziewczynka może wziąć różową łopatkę i też tam uderzyć. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to, żeby właśnie natykać się albo nadziewać na różne rzeczy, bo to pobudza nas do myślenia. I to jest też mój taki sposób gadania, mówienia, nie napominania albo kaznodziejowania, bo tego bardzo nie lubię. Natomiast zaciekawiania albo właśnie takiej, nawet czasem frustracji myślenia sobie, o co do jasnej chodzi tutaj, albo czego ja nie rozumiem, czemu to mnie frustruje, bo czasem tak jest, że my nie wiemy, co z tym zrobić, ale to nas porusza i to już jest dużo. Sebastian, jak to było u ciebie? To ja trochę odwrócę, to nie powiedziałaś, jak wpłynęło na mnie jako mówcę, ale też jako odbiorcę. Tak, oczywiście. Trochę powiem tak, że wystąpienia publiczne to oczywiście jest ważna część pracy każdego, no, kto w firmie próbuje zajmować się, jak ładnie gdzieś padło eksponowane stanowisko, strasznie nie cierpię, nienawidzę tytułatury,
tego całego brichtru, żeby było jasne, to jest ważne moje wyznanie, to jestem zwolennikiem partycypacyjnego przywództwa, więc nie tego odgórnego, tylko raczej takiego, które komunikuje się, rozmawia, dużo to walczę. I rozumiem, że oczywiście przez taką bezpośrednią rozmowę ten wpływ jest większy. Czuję to zawsze. Kiedy mamy bezpośrednio człowieka, tą ważność, tą pełnię. Ale wystąpienia publiczne to jest broń masowego rażenia. I ona za jednym razem potrafi odmienić losy, na przykład transformacji firmy. Każdy, kto transformował firmę, wie, że jeżeli nie stanie przed firmą i dobrze tego nie zrobi, to nie wiem, co było w Excelu, nie wiem, co było w PowerPoincie. Tutaj tak padnie. Ale dla mnie dużo ważniejsze było nawet nie to, co mówiłem, ale w ogóle samo to, jak zacząłem patrzeć na tych innych mówców. Ja mówiłem, że jestem humanistą, więc oczywiście przywołaną tu Filipikę Demostenesa uwielbiam, ale dlatego, że się im nie udało, bo ja byłem fanem Aleksandra Macedońskiego i to, że Filipowi lepiej poszło w tej wojnie z Ateńczykami, to było dla mnie jakiś ważny element. Natomiast zastanawiałem się, czy było ostatnio jakieś takie polityczne przemówienie a propos zmienienia świata, które zapadło mi w głowie z XXI wieku. I muszę powiedzieć, że ostatnim politycznym przemówieniem, które naprawdę spowodowało, że miałem ciarki, które nie przeszły, to był moment, kiedy Lech Wałęsa stanął przed połączonym kongresem Stanów Zjednoczonych. Zapadła cisza i powiedział: my, naród. Słuchajcie, to jest taki moment, tak jak Martin Luther King miał swoje I have a dream, wiele innych takich przemówień. Ale zobaczcie, ile lat minęło od tego wystąpienia. Zadajcie sobie wszyscy pytanie, czy lepiej znacie Kena Robinsona i jego Dlaczego szkoła zabija kreatywność, czy przemówienie jakiegokolwiek innego polityka, który w końcu polityka zmienia świat. Ona wpływa w realny sposób, ponieważ możemy się złościć lub nie, ale polityka daje władzę. A tylko władza w normalnym, demokratycznym kraju daje prawo do tego, żeby ustanawiać prawo. Jak ustanawiać prawo w świecie, w którym wystąpieniem publicznym jest 180 znaków na Twitterze? Jak wygrać z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który nie musi przemawiać, wystarczy, że ma dostęp przez Cambridge Analytica do danych użytkowników? Ja myślę sobie, że to trochę jest tak, że trzeba wrócić trochę wstecz. Pomyśleć sobie, że Gandhi był beznadziejnym mówcą przez większość swojego życia. Nie potrafił czasami nawet dokończyć wystąpienia, bo się tak stresował, że się wycofywał, a zrobił jedną z największych rewolucji na świecie. Warto pamiętać, że nawet jak nie jesteśmy dobrymi mówcami, nigdy tak dobrymi jak Litka, to i tak, kiedy stajemy przed ludźmi i mówimy o ważnych rzeczach, żeby pamiętać, żeby te rzeczy zmieniały świat, ale na lepsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciężki temat, ale popatrzę na niego od strony mediów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak się nazywa tak zwany ekspert w radiu, że na przykład wysyła się reportera, żeby nagrał kogoś. Mówi się: nagraj paszczę. Paszcza. Taki ekspert, taka surówka, czyli surowe nagranie eksperta, to jest tak zwana paszcza. Potem się z paszczą robi wypowiedzi i się puszcza tak. Więc ja przez wiele lat byłam taką paszczą. Jeszcze pracowałam w uniwersytecie. Czyli byłam taką właśnie osobą, do której się dzwoniło i pani redaktor mówiła: proszę mi coś opowiedzieć o przemocy w telewizji. No to ja mówiłam o przemocy. A proszę mi powiedzieć o właśnie manipulacji w pracy. No to ja mówię. I tak długo byłam tą paszczą, tak długo chodziłam do tego radia, że się w końcu zaprzyjaźniliśmy, polubiliśmy i w pewnym momencie, no właśnie, stało się coś zupełnie niezwykłego w moim wszechświecie, ponieważ zaproponowano mi prowadzenie audycji. Byłam psychologiem, ja nie miałam nic wspólnego z dziennikarstwem, tak, oprócz oglądania dziennikarzy w telewizji. Więc to było niesamowite i widzę, że w ogóle, nie wiem jak telewizję, bo tam nie mam żadnego kontaktu, ale widzę, że stacje radiowe bardzo mocno odchodzą od dziennikarzy. Zobaczmy, kiedyś prawo do wypowiadania się miał właściwie tylko dziennikarz, ewentualnie jakiś naukowiec. Teraz dziennikarze zostali celebrytami. A z kolei w mediach coraz częściej występują
eksperci, a nie dziennikarze. Ktoś pewnie kiedyś doszedł do wniosku, że łatwiej psychologa nauczyć odrobienia dźwięków, niż dziennikarza nauczyć całej psychologii biznesu. I tak jest, no jak patrzę na moją macierzystą stację Tok FM, to tam większość osób, która prowadzi audycję, nie jest dziennikarzem. Jeżeli są dziennikarze, to, no, to są to takie stałe kawałki, czyli tam ekonomia albo przegląd prasy, natomiast wszystkie te audycje takie eksperckie już nie prowadzą ich dziennikarze. I myślę, że to jest taka niesamowita zmiana, która się robi, że no właśnie, że ludzie, którzy potrafią mówić, potrafią wypowiadać się, w pewnym momencie przechodzą na tą jasną stronę, nie chciałam powiedzieć ciemną stronę dziennikarza i to oni już kierują dyskusją, czyli te dyskusje, te audycje stały się takie bardziej eksperckie, mniej dziennikarskie. Dla mnie to jest duża zmiana na plus, jeżeli chodzi o takie ogólną wiedzę w społeczeństwie. No i dla mnie oczywiście to by też była absolutnie niesamowita zmiana. Bardzo dziękuję. Czy wystąpienia publiczne mogą zmieniać świat? Ja wierzę, że tak, oczywiście. I mam takie doświadczenie, to jest niesamowite. Sama tego doświadczam, bo każdy z was, kto ze mną się spotkał i pracował ze mną, wie, jak bardzo możemy właśnie wpływać na inne osoby dzięki wystąpieniom publicznym, dzięki mówieniu do ludzi. Ale one mogą zmieniać świat wtedy, kiedy robimy to naprawdę dobrze, z wielkim szacunkiem dla odbiorców, kiedy robimy to nie po to, żeby sobie zrobić dobrze, żeby siebie wywyższyć i siebie wyeksponować, tylko kiedy rozumiemy, że my mówcy, my mówczynie, jesteśmy narzędziami do dawania wartości, do wywierania wpływu, do przekonywania, pokazywania ludziom innego, lepszego czasami świata. I jeśli chcemy myśleć i mówić o tym, że wystąpienia mogą zmienić świat, to właśnie tylko wtedy, kiedy najpierw widzimy odbiorcę, najpierw widzimy ludzi, a dopiero później jesteśmy my sami. Mówczyni, mówca to nie jest ktoś, tak mi się wydaje przynajmniej, to nie jest ktoś, kto zmieni świat wtedy, gdy będzie skoncentrowany tylko na sobie. Tak robi większość ludzi jeszcze ciągle, ale to się już zmienia. I ciągle mam nadzieję, że trochę się do tego przyłożyłam, że jednak ludzie zaczynają widzieć, że nie chodzi o fakty jedynie, bo informacja i przekaz taki merytoryczny musi być, żeby świat się zmienił. Ale nie tylko o to chodzi. I doświadczenie tego, że przekaz merytoryczny jest tym, co może zmienić świat, jeśli dobrze go pokażemy innym ludziom, przekażemy, no jest niesamowitym doświadczeniem, zarówno dla mnie, jak i dla moich klientów. Chcę wam powiedzieć, że jak patrzę na te 25 lat mojej pracy z wystąpieniami w bardzo różnych odsłonach, to bardzo ciekawe są te zjawiska, które obserwuję, dlatego że 25 lat temu przychodziły do mnie na lekcje, słuchajcie, głównie kobiety. Naprawdę kobiety chciały się uczyć wystąpień, chciały się uczyć lepiej mówić. Nie wiem, co potem się nagle stało, ale nagle zaczęli przychodzić tylko mężczyźni. Może też dlatego, że weszłam mocno w świat biznesu. Był taki moment, że to mężczyźni byli moimi klientami, ja właściwie w ogóle nie pracowałam z kobietami. I któregoś razu zdałam sobie sprawę z tego, że tak strasznie brakuje mi tego czynnika kobiecego w mojej pracy. Czynnik kobiecy brzmi dobrze, prawda? Ale tej przestrzeni, tego, co kobiety dają. I zaczęłam szukać tego. I to, gdy szukasz, to znajdziesz pewnie, się ziściło, bo rzeczywiście teraz, zresztą widać tutaj wśród was, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, i zaczynamy wszyscy rozumieć i cieszyć się z tego, że możemy właśnie dawać ludziom wartość ze sceny, czymkolwiek ona jest. Bo dzisiaj sceny to
takie spotkanie, jak mamy tutaj, wielkie sceny, gdzie mamy tysiące ludzi na widowni, ale dzisiaj sceny to właśnie też to, kiedy siadamy przed kamerą i mówimy do naszych odbiorców. Teraz, gdy patrzę w oko kamery, to patrzę w oczy moich odbiorców, tych ludzi, którzy siedzą po drugiej stronie i też przyszli po wartość. To jest niesamowita zmiana, taka możliwość wreszcie zmieniania świata na wielką skalę, jak powiedziałeś, Sebastianie, bo rzeczywiście nie wszyscy mogli tutaj być. Są wśród moich klientów, przyjaciół biznesowych, ludzie, którzy są na całym świecie, bo miałam zaszczyt szkolić ludzi z bardzo różnych regionów świata. Nawet ktoś przyjeżdżał kiedyś do mnie z Singapuru specjalnie na lekcję. Więc naprawdę zdarzały się różne rzeczy, ale to, że dzisiaj możemy pracować online i kierować swój przekaz do osób, które są po drugiej stronie kamery w bardzo różnych miejscach, no to jest coś cudownego, wielka szansa, wielka możliwość. Ja zawsze mówię o tym, że wystąpienia publiczne są szansą, a nie karą. I tego właśnie uczę, pokazywania tego, że jest to wielka szansa, żeby dać to, z czym chodzimy, bo każdy z nas w sercu, w pracy ma coś takiego, co jest wartością. I gdy to odkrywamy, to rzeczywiście sami mamy potrzebę ogromną dawania innym ludziom tego wszystkiego. Więc tak to wygląda to właśnie. Bardzo dziękuję. Czy mówca ma realny wpływ na ludzi? Panie Andrzej. Czy mówca ma realny wpływ na ludzi? Czy mówcy... Nawet nie pytam, czy zmieniają świat, ale może jak zmieniają świat? Mają. Ja tylko może zacznę od... Słuchałem Witki, tak pomyślałem sobie, ale się zmieniło. W latach 90., na początku lat 90., Amerykanie zawsze prowadzą różnego rodzaju badania, to wszyscy wiemy, ale między innymi badali właśnie sprawę wystąpień publicznych. I wówczas wiecie, kto było na pierwszym miejscu? Amerykanie w 40% na początku lat 90. bali się wystąpień publicznych. A system edukacji jest taki, że oni muszą, nie mają tam kolejny, muszą występować poszczególne etapy egzaminu i tak dalej. W Polsce to jeszcze gorzej było. No nieporównanie było, w ogóle system oświatowy trochę inaczej to wygląda. Stanąłem przed takim samym problemem. Ja nie byłem żadnym mówcą i nie jestem. Natomiast zdałem sobie sprawę z czegoś innego, ważniejszego. Kim ja jestem, dlatego do kogo ja się zwracam. A wiecie, kiedy się to zorientowałem? Prawie anegdotyczna sytuacja. Wracamy z jakiegoś tam samolotem, pędzimy do Belwederu, kamera stoi, czeka, bo jakieś tam wielkie wydarzenie polityczne. No i kamera filmuje, tam prezydent coś tam mówi. W wiadomościach leci ten fragment. Normalnie. Dzwoni do mnie Marian Terlecki następnego dnia, który był wówczas szefem telewizji, mówi, jak tyś wyglądał? Ja mówię, no wiesz, no normalnie. Obejrzy się. Ja mówię, dobra, no ale no co, marynarka, koszula? No ale wiesz, płachmyta. Ja mówię, no co ty żartujesz, no dlaczego? Słuchaj, na twój temat miałem 10 telefonów. Na twój temat twojego ubioru, twojego wyglądu, twojego spojrzenia. A wiesz co to znaczy? Wówczas nie było takich badań jak teraz. Mówię, wiesz co to znaczy ten telefon? To jest 20 tysięcy ludzi. Powiedz sobie to. No. Obejrzałem, stwierdziłem, że faktycznie. Mamy wpływ w każdym wymiarze. W każdym. Ale najważniejsze jest to, co my mamy w środku. Jeśli tego nie potrafimy przekazać, jeśli tego nie mamy w sobie, udajemy, maskujemy, odbiorca, widz, słuchacz rozpozna nas lepiej niż nam to się wydaje. Całe nasze zachowanie, nie mówię już ciało, nie chcę tu wchodzić w takie tam detale, ale w każdym razie cała tak jakby postawa daje nam sygnał. I mogę tylko powiedzieć takie po tym takim wstępie, że
choćby mnie w nocy budziła, był doma, nie? Zawsze miałem gotową białą koszulę, krawat, garnitur. Łącznie z tym, że jak skończyłem po 4 latach służbę państwową, miałem w szafie, o ile dobrze pamiętam, córki może mnie poprawią, 13 albo 15 garniturów. Na każdą sytuację, na każde zdarzenie. Bo wiedziałem, że nie to, że tylko ja jestem oceniany, bo to jest małe piwo, ale że jest przeze mnie oceniany urząd, który reprezentuję. I to było dla mnie najważniejsze. Nie to, że tam... I nauczyłem się jednej rzeczy bardzo ważnej. Kiedyś miałem wielką brodę, taką, że nie byście tutaj Runcajsa widzieli. Że nie mogę zmienić do końca swojego wizerunku zewnętrznego. Więc tą brodę strzygłem tak prawie, że doszedłem tak jak do pańskiej. I dopiero w momencie, kiedy przestałem pełnić funkcję publiczną, siadłem sobie z takim zadowoleniem po 15 latach i ogoliłem się. I powiem, że poczułem się nowonarodzony. I taka puenta tego wszystkiego, bo nie jestem już tam, no trochę anegdotycznie, ale tak trochę, żeby oderwać od tak. Idę ulicą już po tym wszystkim, w jakichś dżinsach, nie w garniturze, jakieś tam morot. Facet nie do rozpoznania. Idę Warszawą, na ulicy Chorzej, mija mnie facet, ja idę, ale czuję, że on wraca. Więc myślę, no, będzie. Odwraca się, podchodzi do mnie i wyciąga rękę, mówię, czy pan jest ten pan, on wymienia moje nazwisko. Ja mówię, no tak, wie pan, ja tylko chciałem panu powiedzieć jedno słowo. Dziękuję. Dziękuję państwu. Magda, zmieniają ci mówcy nas wszystkich? I zapytam, czy politycy są dobrymi mówcami, czy zmieniają, ale można powiedzieć. Coś o polityce też powiem, ale tylko dziękuję za zaproszenie, bo muszę powiedzieć, że ta rozmowa jest tak fantastyczna. Tyle przeciekawych wątków i teraz, sorry, ale będę się do nich odnosić. Mówiliśmy o tym, że zmienił się ten język w mediach, że z tego opowiadania zaczęło się to krzyczenie. Jedno z moich pierwszych spotkań z Lidią, ja młoda, bardzo zdolna dziennikarka. Przychodzę, prezentuję swój materiał, w którym właśnie mówię, że dzisiaj takie ważne rzeczy. No i domyślę, co się z Olitka powiedziała. I mówi, przeczytaj to jeszcze raz, ale tak spokojnie. No przeczytam spokojnie. I Olitka mówi, to przeczytałaś to, czy nie przeczytałaś? Było cię słychać, czy nie? No było. A widzisz, nie musisz zawsze krzyczeć. I tak się oduczyłam takiego krzyczenia. I w moim życiu tak się złożyło, że te wystąpienia publiczne były w różnych formułach. Ta pierwsza to właśnie występ przed kamerą, który niesie ze sobą tą trudność, że nie masz kontaktu z odbiorcą. Nie wiesz, nie masz na bezpośrednio, nie masz bezpośrednio feedbacku, to jeszcze uczą cię tego, że dziennikarz powinien wszystko przekazywać na chłodno. On jest tylko dodatkiem, najważniejsza jest informacja. I bo rozmawialiśmy o wątku o trudnościach w wystąpieniach. I ten chłód, i to, że twoich emocji ma nie być, mnie strasznie dopadł w pewnym momencie, bo kiedy byłam korespondentką w Brukseli, tak się zdarzyło, że były zamachy terrorystyczne w Paryżu i w Brukseli, które relacjonowałam. Zamach terrorystyczny w Brukseli wydarzył się pod moim domem. I jestem na antenie, opowiadam widzom o tym zamachu. Wiem, że mam opowiadać chłodno i mam przedstawiać informacje. A pomiędzy wejściami próbuję dodzwonić się do mojego męża, który wiem, że idzie w tej chwili do pracy i jeździ z tej stacji metra, na której zdarzył się zamach. I to chyba były najgorsze moje, kosztujące mnie najwięcej wystąpienia, bo okazało się, że tych emocji nie da się gdzieś po prostu sobie schować, ale do ciebie wrócą. Rozmawiając ze swoimi kolegami z zachodnich stacji, na przykład dowiedziałam się, że u nich praktyką jest, że pracuje się po czymś takim z psychologiem, że takie wystąpienie ma swoją cenę.
U nas takiej praktyki jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że będzie. Potem przeszłam do tych wystąpień publicznych, gdzie jest kontakt z publicznością, który uwielbiam i zawsze też tych różnych polityków, którzy czasem się boją też tej konfrontacji, tego spotkania, mówię, że daj się ponieść i poczuć emocje sali, bo ona cię napędzi. To jest moim zdaniem najpiękniejsze w wystąpieniu takim na żywo, że ja do was mówię, ale ja od was czerpię energię. I to jest wspaniałe. I w zeszłym roku, jak przyszła pandemia, byliśmy na początku kampanii prezydenckiej, okazało się, że lockdown odebrał nam to narzędzie. Nie można było pojechać na spotkania, podać ręki, zobaczyć minę wyborcy, czy on jest zadowolony z tego, co dany polityk mówi. I tu się otwiera kolejny rozdział wystąpień, czyli znowu to mówienie do tej kamerki, z którym wszyscy się już teraz mierzymy, nie tylko ten dziennikarz, i z którym musimy nauczyć się sobie radzić, właśnie nie czując emocji tej drugiej strony. I już ostatnia odpowiedź na ostatni wątek. Czy te wystąpienia mogą zmienić świat, zmienić rzeczywistość? Ja ostatnio, tworząc to moje stowarzyszenie Kobiety w Centrum, wędruję po całej Polsce, opowiadam o tej inicjatywie i trafiam na różne spotkania, czasem na takie, gdzie 90% publiczności tworzą panowie. I zawsze opowiadam historię o tym, bo to stowarzyszenie dotyczy kobiet w polityce, w biznesie, w sporcie. I często opowiadam o tym, pytam panów, co robią, jeżeli siedzi 8 panów na spotkaniu politycznym i przychodzi pani. Wiecie, co robią? Proszą, żeby zrobiła kawę. To jest oczywiste. I opowiadam to. I ostatnio miałam taką piękną sytuację, że po tym spotkaniu podszedł do mnie taki starszy pan z kubeczkiem kawy. I mówi, wie pani co? Przyznaję, koleżanka mi zrobiła tą kawę. Ale po tym, co pani powiedziała, sam wyniosę ten kubek. I tą dużą, i tę małą. Szymon. Czy ktoś pamięta jeszcze? Ja pamiętam. Czy wystąpienia publiczne zmieniają świat, a może ciebie zmieniły? A może ty zmieniłeś swoimi wystąpieniami świat? Oczywiście, że mogą. Natomiast myślę, że tutaj było kilka wątków. W tej całej dyskusji jest wiele wątków, myślę, że musimy zrobić część drugą. Tak, zapewne. Natomiast myślę, że kilka wątków szczególnie chciałbym dotknąć. Pierwszy wątek to jest ten taki, powiedzmy, e-coach, tak, wystąpień publicznych. Oczywiście automatyzacja, wirtualizacja, bo ten rzecz na wszystkiego dotyka. Ale ja myślę, że tutaj to, co też usłyszeliśmy od koleżanki na temat tego profilu mówcy. Czasami z powołania, a czasami z przymusu. I tego, jaka jest charakterystyka tego mówcy, to znaczy ta odporność na krytykę. To jest bardzo ważne. Natomiast mówca myśli, że jest lepszy, to oczywiście ta odporność rośnie. I myślę, że żadne narzędzie automatyczne nie jest w stanie dobrać, przynajmniej na razie, takiej krytyki, żeby tego mówcę sprowokować do refleksji. A Litka potrafi. To jest pierwszy wątek. Drugi wątek to jest pytanie, dlaczego my wszyscy, którzy w różnych gremiach, czasami też, bym powiedział, szczególnie na fali jakiegoś sukcesu, tak, przychodzę i do domu, i skoro wywieram wpływ na to czy na tamto, to
to na ciebie, droga żono, dobry wpływ. No i żona tylko kiwa tak z pędzowaniem głową, mówi, chłopie. I wtedy cały mogę powiedzieć, że z oburzeniem, jestem chłopem, jestem inżynierem, tak? To właściwie ostatni argument, który przychodzi do głowy. Natomiast dlaczego jest taka odporność na tą krytykę, która w zdrowych proporcjach oczywiście jest potrzebna. Wydaje mi się, że to wynika z pychy. Oczywiście jest jedna rzecz związana z naszym wychowaniem, z wartościami, z pewnym modelem kształcenia, no, które nie daje nam zbyt dużych postaw i wiele rzeczy musimy sobie jakoś sami wykształcić albo jeżeli mamy takie szczęście, żeby natknąć się na osoby, które są w stanie nam w tym pomóc. Ale wydaje mi się, że w wielu miejscach to wynika jednak z pychy. To może to brzmi tak paradoksalnie, ale ja sobie przypominam moje pierwsze wystąpienia publiczne, jak już mówimy tutaj o wątkach martyrologicznych. Pamiętam w NZS-ie, koniec lat 80., był drugi NZS, ale wtedy pamiętam, kiedy udało nam się wywalczyć. Ja wcześniej byłem w Szkole Morskiej, Wydział Mechaniczny, tutaj no, wielka walka została stoczona. Obok Zrzeszenia Studentów Polskich, przedstawiciel niezależny tak zwanych studentów, ale wszyscy wiedzieli, że chodzi o NZS, dostał prawo zasiadania w Senacie Uczelni. Ja pamiętam jak dzisiaj, no, ten gigantyczny stres, żeby cokolwiek powiedzieć z ważnych rzeczy. I to, kiedy się zapowitało na początku zdania, co się w ogóle chciało powiedzieć i jak to zdanie się miało wykończyć, jak miał być przekaz. Spocone dłonie, z których tam prawie kapało i tak dalej, no myślę, że wszyscy znamy tę historię, ale tak naprawdę z czego to wynika? Dopiero po czasie gdzieś to dochodzi. No to wynika z tego, że jesteśmy skupieni na sobie i chcemy wypaść jak najlepiej. A wcale nie zadajemy sobie pytania, jak dobrze, po co my to chcemy zrobić, jaki cel chcemy osiągnąć. A ten cel jesteśmy w stanie osiągnąć wyłącznie wtedy, kiedy sobie zadamy pytanie, dobrze, to jakie zachowanie my chcemy wywołać naszego słuchacza, do czego my chcemy tego słuchacza skłonić. A tak naprawdę, to jaki możemy zrobić tutaj taką wymianę, jaki trend, jaki deal. Tak naprawdę, co ja mogę dać sobie, droga koleżanko czy kolego, żeby dostać to, co jest dla mnie ważne. No i myślę, że akurat dzisiaj to jest bardzo proste, ale tutaj to jest proste, ponieważ tym celem moim jest tak naprawdę uhonorowanie ciebie, nikt nie po to wszystkim tutaj jest. Chciałabym podejść do Państwa z mikrofonem. Ktoś mi pyta. Droga Lidio, droga moja koleżanko z pracy. Przede wszystkim dwa zdania podziękowania, bo nie chcę przedłużać, bo już wszyscy czekają na to wino i na kolację. Ale chcę Ci bardzo podziękować. Dzisiaj jesteśmy z Marią tutaj, jesteśmy pierwszym rocznikiem Twoich dzieci w Szkole Mówców. Dzięki Panu doktorowi, dzięki Tobie. I byliśmy razem właśnie na tej górce dominikańskiej. Nie zapomnę tylko tych ćwiczeń z korkiem w buzi od Pani logopedy, która kazała nam to robić, i Twojego ważnego przesłania. I słuchajcie, zapamiętajcie to sobie na całe życie. Pierś do przodu, to jest najważniejsze, i z przeponem. Ja słuchajcie, potem przez 10 lat wypowiadałem się kilkanaście razy dziennie, bo taka była moja praca i bardzo się z tego cieszyłem. I naprawdę to przyniosło mi ogromne też możliwości dzięki właśnie Twojej pracy, dzięki Panu doktorowi, Panu Sulocińskiemu i innym przyjaciołom, którzy tam z nami wtedy pracowali. Ale dzisiaj chcę zapytać, bo ma być pytanie, bo zaraz mnie tutaj nasza przewodnicząca powie. Jaki jest ten przepis na mówce lidera? Bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby
żeby w najbliższym czasie może powrócić. 11 miesięcy nie przemówiałem. Ostatnio tylko jakieś pogrzeby i tam. Bo tak prosili. Tak prosiły wdowy i tam inne. Natomiast dla mnie jest to bardzo ważne, żeby po prostu się nauczyć, cały czas się uczyć, o tak, w ten sposób. Tak? I pamiętam te nasze zajęcia i pamiętam te niesamowite relacje, które się nawiązały. Nie wiem, czy są też inne osoby, poprosiłem bardzo, żeby przyjechały, ale nie wiem, czy są inne osoby z naszego rocznika pierwszego. Ale to było coś niesamowitego, po prostu niesamowitego. I wtedy żeśmy to wszystko ćwiczyli tak i ty mówiłaś sama, że to ćwiczysz po raz pierwszy i że to wszystko tak do przodu. To była Wyższa Szkoła Administracji Biznesu, Dominikanie i właśnie twoja w tym ogromna. Ale jaki jest przepis na tego mówcę lidera, ten, który tam jest na tym banerze, bo to dla mnie bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam jedną bardzo ważną rzecz. Pierwszy do przodu. Wszyscy to pamiętają, a ja pamiętam jeden bardzo ważny moment. To w Warszawie było, bo chodziłem na zajęcia, patrzeć jak prowadzący sobie dają radę, bo to różnie bywało. I mówię, pierwszy do przodu i przepomał. No, więc tak każdy. I to tak wychodziło tak sobie. W pewnym momencie Lidia chodząc tak mówi, no nie wiesz jak zrobić to faceta, nie wiesz jak zrobić, on coś tam jąka się. Ona mówi, to połóż mi rękę. Co wyobrażacie? Zbliżamy się chyba do 22. Słyszałam, że skakałam, bo jeden z dziennikarzy opowiadał, Artur Michniewicz z Telewizji Polskiej też, że skakałam mu po przeponie, więc to nieprawda. Jaki jest przepis na mówcę lidera? To prawda, zawsze mówię, od pasa w dół zepnij tyłek i do przodu, a tu masz być pierwszy we wsi i jedziesz. Mówię, że tak działa. Wszyscy wiemy, dlaczego te zajęcia zawsze są takie ciekawe. Przepis na mówcę lidera. Pewnie jest wiele przepisów. Właściwie powinniśmy spytać tutaj liderów, którzy są mówcami jednocześnie. Ale w mojej ocenie to po pierwsze rozumienie potrzeb odbiorców, że gdy mówimy do ludzi, oni chcą i mają prawo poczuć się ważni i zauważeni. I gdy jesteś liderem, nie możesz być tylko sam dla siebie, tak jak wcześniej powiedziałam, tylko widzieć ludzi z ich potrzebami. Wtedy jesteś liderem, a nie samolubem na scenie. Przepis na mówcę lidera numer 2 to druga potrzeba. Mówić tak, żeby ludzie rozumieli po prostu. Żeby wiedzieli, o czym my w ogóle rozmawiamy, o czym my mówimy. Czyli dawanie sensownej wartości. Sprawianie, że ludzie słyszą coś nowego, coś odkrywczego, coś, czego jeszcze nie słyszeli, albo coś, co ich porusza. Bo to jest w stanie pociągnąć ludzi, a lider ma pociągać za sobą. No i trzecie, trzeba powiedzieć ludziom zawsze, co z tego będą mieli, że nas posłuchają, że pójdą na nami. I pokazać im swoją wizję, zaczarować ich tą wizją. No i wtedy to się samo dzieje. Więc taki jest przepis na mówcę lidera. I pokora, duża pokora. Szanowni Państwo, każdy z tych cudownych, wspaniałych mówców miał być na każdy swoje wystąpienie. Jest ich 7, 14 plus 14, 28. Jeden czas na płucie. Zatem myślę, że resztę naszego spotkania dokończymy już w kuluarach. I wtedy będzie okazja, żeby każdego z Państwa z osobna zapytać o te wszystkie rzeczy, które nas interesują, ale też żebyśmy między sobą mogli zrobić to, co najpiękniej nam wychodzi, czyli się skomunikować. Lidio, do Ciebie należy ostatnie słowo. Jeszcze dodam. O! A ja zawsze mówiłam, kto ma mikrofon, ten ma władzę. Ten ma władzę. Ja zawsze mówiłem o tym. Zawsze brałem mikrofon. Nikomu nie odpuściłem.
I chciałem tylko dodać jedną taką puentę tego, jak być dobrym mówcą. Tak jest przysłowie botswańskie, że wódz jest wodzem, jeśli za nim idą wszyscy. Mówca jest mówcą, kiedy za nim idą ludzie. I tego dokonała Litka. Tu jesteśmy wszyscy, którzy w jakiś sposób została przez nas zarażona. Przeze mnie też. I ja też wiele zawdzięczam. Dziękuję Ci, Litka. Wszystkiego dobrego. Świętować, cieszyć się, jeść, pić i tańczyć lub też śpiewać. Cieszmy się swoją obecnością, bo to naprawdę fajne, że możemy tu być razem. Nie wiadomo, czy za tydzień, za miesiąc jeszcze to będzie możliwe, więc uważam, że to jest super, że jesteśmy tutaj, że możemy teraz jeszcze ze sobą świętować. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć dwa słowa i podziękować, ponieważ bardzo pomogła mi w przygotowaniu tej imprezy moja przyjaciółka, Lucyna Brzecińska-Dylewska, która tam jest i cały czas na mnie wpływa. Dziękuję, to się nie udało. I Sabina, to w ogóle cała rodzina Trzecińskich nas tutaj opanowała po prostu, bo Sabina z kolei, pokaż się proszę i dajcie jej brawo na chwilę, żeby się wnieść cudowne rzeczy, które przygotowała specjalnie na to spotkanie. Bo Sabina jest mistrzenią cudowania, cudnego działania w kuchni i wymyślania niesamowitych potraw, więc zaraz tego skosztujemy. Mamy też, chcę też powiedzieć o moich dzieciach, ponieważ dzisiaj tutaj jeszcze tego nie powiedziałam, a to jest ważne dla mnie. Ponieważ moje dzieci też mnie nauczyły zmieniać świat. Mój syn Dominik, który stoi najstarszy, mój syn, słuchajcie, to jest w ogóle do uwierzenia. Dominik robi fantastyczne zdjęcia i dzisiaj z tej imprezy też będziemy mieć zdjęcia zrobione przez niego, więc jeśli ktoś z Was załapał się na zdjęcie, to mam nadzieję, że gdzieś je później Wam przekażę. No i oczywiście mój syn Szymon, najmłodszy mój syn, który też tutaj przyjechał do imprezy. To moja córka, Szymon, pokaż się. Ty myślisz tak, wiesz, jak król, nie? Wiecie, robię. Jest jeszcze dzisiaj nieobecna z nami. Nie wiem, może Asiu jesteś po drugiej stronie, ale Asia mieszka w Hamburgu, moja córka, która jest pomiędzy Szymonem i Dominikiem. I chcę Wam powiedzieć, że to moje dzieci najbardziej uczyły mnie i uczą ciągle. Komunikowania się. Koniec. Powiedziało, że już koniec. Komunikowania się i tego, że i takiej właśnie pokory wobec, ponieważ ja nie jestem z natury pokorna, więc takiej pokory wobec odbiorcy w komunikacji. Bardzo Wam dzięki. Dzięki Domino, dzięki Szymon i całym w ogóle moim bliskim, a Wam wszystkim za to, że tu jesteście. A teraz do roboty, idziemy jeść. Zakres śpiewania. Ale Sloan! Sloan! Niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, niech żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Lidia! Thank you.